Witam wszystkich zebranych, mówi Zofia z Krakowa, pobudka poranna. 21 września 2011 rok, środa, Izajasz, 26 rozdział, werset 3, doskonały pokój. Temu, którego umysł jest stały, zachowujesz pokój, pokój mówię, bo tobie zaufam. Rozdział Apokalipsy, 14 rozdział Apokalipsy Jana. Jak zaczyna się 14 rozdział Apokalipsy Jana? Zaczyna się niebiańską sceną ukazującą 144 tysiące wykupionych ziemi. Zaczyna się wizją tego, co będzie, gdy ludzie ci staną przed Bogiem w niebie. Choć w tekście nie zostało to wyraźnie zaznaczone, z pewnością wizja ta przedstawia swego rodzaju niebiańskie nabożeństwo. Tak więc w 14 rozdziale Apokalipsy Jana kontynuowany jest temat oddawania czci występujący w 13 rozdziale. Jednak ci ludzie nie oddają czci bestii ani jej obrazowi, ale wielbią Pana Niebios. Następnie akcja tego rozdziału przeniesiona zostaje na ziemię i pojawia się wątek z 13 rozdziału, w którym czciciele bestii i jej obrazu zostali przeciwstawieni tym, którzy nie czczą bestii i jej obrazu, lecz są zapisane w Księdze Żywota. Przeczytaj Apokalipsę 14, werset 6-12. I widziałem innego anioła lecącego przez środek nieba, który miał Ewangelię wieczną, aby ją zwiastować mieszkańcom ziemi i wszystkim narodom i plemionom i językom i ludom, który mówił donośnym głosem. Bójcie się Boga i oddajcie Mu chwały, gdyż nadeszła godzina sądu Jego i oddajcie pokłon temu, który stworzył niebo i ziemię i morze i źródła wód. A drugi anioł rzekł za nim i mówił: upadł, upadł wielki Babilon, który napoił wszystkie narody winem szaleńczej rozpusty. A trzeci anioł szedł za nim, mówiąc donośnym głosem: jeśli ktoś odda pokłon zwierzęciu i jego posągowi i przyjmie znamie na swoje czoło lub na swoją rękę, to i on pić będzie samo czyste wino gniewu Bożego z kielicha jego gniewu i będzie męczony w ogniu i w siarce wobec świętych aniołów i wobec baranka. A dym ich męki unosi się w górę na wieki wieków, nie mają wytchnienia we dnie i w nocy ci, którzy oddają pokłon zwierzęciu i jego posągowi, ani nikt, kto przyjmie znamię jego imienia. Tu się okaże wytrwanie świętych, którzy przestrzegają przykazań Bożych i wiary Jezusa. Dlaczego ten fragment księgi jest tak ważny dla nas, adwentystów Dnia Siódmego? Jakie wątki studiowania przez nas w bieżącym kwartale pojawiają się w tych wersetach? Dlaczego ten fragment Apokalipsy Jana nazywamy teraźniejszą prawdą? Wersety te są przepełnione bogactwem prawdy. Mówią o stworzeniu, odkupieniu, sądzie, zbawieniu, Ewangelii, posłuszeństwie, wierze, dekalogu, misji. Znajdujemy w nich także najsurowsze ostrzeżenie w całej Biblii, a dotyczy ono jakżeby inaczej kwestii oddawania czci. A dym ich męki unosi się w górę na wieki wieków i nie mają wytchnienia we dnie i w nocy ci, którzy oddają pokłon zwierzęciu i jego posągowi, ani nikt, kto przyjmie znamie jego imienia. Apokalipsa 14, werset 11. Jako adwentyści Dnia Siódmego rozumiemy, jak istotne jest zagadnienie soboty, siódmego dnia tygodnia, ściśle związane z prawdą o stworzeniu i o oddawaniem czci. Oddajemy cześć Panu, gdyż On jest Stwórcą, a sobota była i pozostaje podstawowym znakiem, pieczęcią Boga jako Stwórcy. Choć nadal nie wiemy, kiedy i jak zagadnienie to stanie się kwestią najwyższej wagi, możemy być pewni, że taki czas nadejdzie. Jakżeż ważne więc jest to, byśmy byli gotowi nie tylko stać zdecydowanie po stronie prawdy, ale także byśmy byli zawsze gotowi do obrony przed każdym domagającym się od was wytłumaczenia się z nadziei waszej. 1 Piotra, rozdział 3, werset 15. Dziękuję.